Bardzo w ogóle dziękuję pani za tę dobrą, bardzo taka no, naprawdę wnikliwa, bo moim własnym doświadczeniem z kilkuletnich pracy w Super Ekspresie mogę powiedzieć, że rzeczywiście w dużej mierze tak to dziennikarstwo wygląda. To co mnie najbardziej interesowało, to stwierdzenie, że rzeczywiście tabloidy budują, czy my w Super Ekspresie, a w ślad de facto za nami inne media, taki podział my, oni, właśnie to o czym Rafał mówił, że jest właśnie ten bohater, często nazywany takim profesjonalnym targetem, a że my stajemy po jego stronie w starciu z tym złym urzędnikiem. Bo ja też często, jak my opracowujemy tego typu, ja reaguję często tego typu materiały przesyłane przez korespondentów, widzę, że ci ludzie mają to właśnie bardzo silne poczucie, że w kraju, w którym żyją, to jakby właśnie zepchnięci poza nawias tego kraju. Ten kraj nie istnieje dla nich, jest czymś jakby obcym, wrogim przez to. Mają takie silne poczucie, żeby państwo się nimi zajęło, a nie robi tego. Jeżeli rozmawiamy, Tomek pytał, czy nie ma odwrotu. Czy przypadnie właśnie odwrotem od tabloidyzacji nie było jakiegoś, pamiętam, to jest kwestia komercjalizacji. Tak. Czy pewnym odwrotem nie było właśnie, to się zastanawiam, czy na przykład w krajach, w których jest wyższy poziom opieki państwa nad obywatelem, na przykład w krajach skandynawskich, czy tam też obserwujemy tak silne zjawisko tabloidyzacji, bo przypadkiem nie wiem, ja się nie zagadam, czy mogę pamiętać, czy nie jest przypadkiem tak, że właśnie w krajach, w których jest państwo opiekuńcze, gdzie obywatel ma poczucie, że to państwo jest jednak dla niego, czy przypadkiem w takich krajach to zjawisko jest rzadsze, mniejsze i nie tak. Ja też mówię o tym, że tabloidyzacja ma ten wymiar kulturowy i historyczny. Ona też ma wymiar polityczny. Ja często w pracy słyszałem, że tabloid w Polsce musi być konserwatywny. Że jeżeli chcemy być tabloidem, to musimy być konserwatywni. Nie możemy przedstawiać w sposób sensacyjny, nawet w sposób sensacyjny, typowy dla nas w kwestii, nie wiem, tam postępowych, bo my musimy, tak jak większość ludzi, uważać właśnie ten kościół, honor, ojczyzna, nawet. Ale teraz dzisiaj czytałem kwestię wysokości, że swoją pracę na prawicowym. Nasza tabloida tylko i wyłącznie dla prawicowego odbiorcy, na pieniądze skoków, czy to rzeczywiście tak jest, że w Polsce tabloid musi być też z definicji też nastawiony bardziej na prawy, bardziej konserwatywny?